Dzisiaj zapraszamy Was do obejrzenia krótkiej recenzji 11-calowego komputera MacBook Air. Jest to komputer o wymiarach netbooka z pełnowymiarową klawiaturą, mocnymi podzespołami takimi jak np. procesor z rodziny Ivy Bridge oraz pamięcią SSD zastępującą tradycyjny dysk. Na uwagę zasługuje również wygodna, pełnowymiarowa klawiatura z funkcją podświetlenia o wielu stopniach natężenia. Początkowo lubią odbijać się na niej palce. Można również uznać, że klawisze strzałek są delikatnie za małe. Natomiast dużym pozytywem jest dobrze wymierzony skok klawiszy, przez co na klawiaturze pisze się bardzo wygodnie. Po lewej stronie komputera znaleźć można złącze MagSafe, port USB 3.0 oraz wyjście słuchawkowe. Złącze MagSafe to patentowana technologia oparta na magnesie, pozwalająca na uniknięcie zrzucenia komputera na ziemię w przypadku potknięcia się o kabel zasilania. Uważamy, że złącze MagSafe w wersji 2 zastosowane w tym komputerze jest zdecydowanie gorsze od swojej poprzedniej wersji. Kabel wystaje znacznie dalej i jest zdecydowanie za łatwy do wyjęcia. Po prawej stronie komputera znaleźć można drugi port USB oraz uniwersalny port Thunderbolt, pozwalający na podłączenie monitora czy szybki przesył danych. W wersji 11-calowej MacBooka Air zdecydowanie brakuje wejścia na kartę SD. Dużym plusem jest zastosowanie kamerki internetowej działającej w standardzie 720p oraz jeden z najlepszych znanych nam touchpadów, duży i obsługujący funkcję gestów. Jest to jedna z największych zalet komputera. Praca na 11-calowym MacBooku Air jest niezwykle wygodna i komfortowa, m.in. dzięki zastosowaniu ekranu o rozdzielczości 1366x768 pikseli. Pomimo tego, że komputer jest niewielki, to dzięki swojej specyfikacji doskonale radzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi zadaniami, takimi jak na przykład eksport materiału wideo w jakości HD. Jednak w takich przypadkach urządzenie potrafi naprawdę solidnie nagrzać się od spodu. MacBook Air to naszym zdaniem jeden z najlepszych komputerów w tej kategorii, z wygodną klawiaturą, dużym gładzikiem i bardzo mocnymi podzespołami. Dzięki zastosowaniu dysku SSD komputer dodatkowo zyskuje na wydajności. Jednak jedną z największych wad MacBooka Air jest jego cena. Za komputer trzeba zapłacić ponad 4000 zł.